zbieranie podpisów pod petycją o ściganie dłużników alimentacyjnych. Tak, tak. O, popatrz, gdzie masz. Czy po hasłach to można wnioskować, że panie są związane ze szkolnictwem, tak, szeroko pojętym? Bardzo szeroko. Tak? A jestem z Głosu Szczecińskiego, a panie mi powiedzą, czemu panie tu przyszły, tylko ze względu na reformę edukacji, czy jakoś... Nie, generalnie na wszystko to, co się dzieje, ale między innymi głównie chodzi nam też o zastopowanie wprowadzenia reformy edukacji. Liczymy na to, że jeśli rodzice się również przyłączą do takiej dyskusji, do protestów, to jesteśmy w stanie coś zrobić. Ale czy utożsamiacie się tutaj z... Tak, dla nas libertarian wolność jest największą wartością, więc uważamy, że obecna władza nie może nam ograniczać tej wolności. Chociażby... Jako libertarianie zgadzamy się z tą manifestacją. Witam wszystkich tutaj tak tłumnie zebranych, mimo tego zimna. Witam wszystkich uczestników pierwszego strajku obywatelskiego. Demokracja! Wolność! Równość! Demokracja! Nie mogą nas podzielić. Musimy być razem. Musimy wytrwać. Musimy, podkreślam, wytrwać. I chcę was zapewnić, że po naszej stronie, ale nie po naszej stronie jako ugrupowania jakiegokolwiek bądź. Po polskiej stronie, po stronie Polski będzie racja. Po stronie Polski i prawdy, a nie jak powiedział Jarosław Kaczyński, po naszej stronie. A ja bezwiednie to jakby powtórzyłem, naprawiając następnie natychmiast. Także proszę państwa, musimy wytrwać. Pietrowicza i resztę, to się nie Prawo i Sprawiedliwość!